Po śmierci Jana III Sobieskiego na tron został wybrany w 1697 roku książę Saksonii, August II Mocny z dynastii Wettynów. W ten sposób Rzeczpospolita oraz Saksonia zostały połączone unią personalną. Celem Augusta II było wprowadzenie w Rzeczpospolitej monarchii absolutnej na wzór francuski. Aby ten cel osiągnąć, musiał wzmocnić swoją pozycję w Polsce, co zamierzał zrobić poprzez stoczenie zwycięskiej wojny. W tym celu zawiera sojusz z carem Piotrem I i w 1700 roku Saksonia wraz z Rosją atakują Szwecję w Inflantach. Jednak wojna przybiera niekorzystny obrót. Atakujący zostali pokonani i wyparci z Inflant, a wojska szwedzkie wkraczają na tereny Rzeczpospolitej. Dochodzi do absurdalnej sytuacji, w której na terenie naszego kraju prowadzone są działania wojenne w ramach konfliktu, w którym Rzeczpospolita oficjalnie nie bierze udziału. Szwedzi błyskawicznie zajmują większość terenu Polski, a August II porzuca tron i ucieka do Saksonii. Szwedzi w pogoni za nim wkraczają do jego włości i zmuszają Augusta II do oficjalnej abdykacji. Pod osłoną szwedzkich bagnetów nowym władcą został wybrany Stanisław Leszczyński. Jego rządy jednak nie były długie, gdyż zaraz po klęsce pod Połtawą w 1709 roku wojska szwedzkie zaczynają opuszczać tereny Rzeczpospolitej. Spowodowało to powrót do Polski Augusta II i odzyskanie przez niego tronu. Władca ponowił próbę przeprowadzenia reform w kraju. W tym celu sprowadził do Polski oddziały saskie, których utrzymanie spadło na barki państwa. To oczywiście spowodowało niezadowolenie szlachty, która była przeciwna brutalnym rekwizycjom dokonywanym przez Sasów oraz obawiała się, że król pod osłoną wojska wprowadzi absolutyzm, co spowoduje w efekcie utratę przywilejów. Przeciwko królowi zawiązano konfederację, czyli związek szlachty zawierany w celu obrony swoich praw. Nad krajem zawisła groźba kolejnej wojny domowej. W celu zachowania władzy August II sprowadza na pomoc wojska rosyjskie, a car Piotr I staje się mediatorem w sporze króla ze szlachtą. Konflikt kończy się zawarciem ugody w 1717 roku na tzw. Sejmie Niemym. Jego nazwa pochodzi od faktu, że w obawie przed zerwaniem Sejmu przy pomocy liberum veto zezwolono na zabieranie głosu jedynie bardzo ograniczonej liczbie mówców. Sejm wprowadził ograniczone reformy, w ramach których zmniejszono władzę hetmanów i senatu, a król nie mógł rozpoczynać wojen bez zgody Sejmu. Ustalono stałe podatki na armię, której liczebność określono tylko na 24 tysiące ludzi. Należy pamiętać, że ugoda została zawarta dzięki mediacji ze strony rosyjskiego cara. To pierwsza sytuacja, w której Rosja bezpośrednio wmieszała się w sprawy wewnętrzne Rzeczpospolitej. Od tego momentu takie ingerencje stały się regułą. W 1733 roku zmarł August II. Zwołany Sejm ustalił, że na tron nie mogą kandydować cudzoziemcy. Zebrana szlachta wybrała ponownie na króla wspieranego przez Francję Stanisława Leszczyńskiego. Taka decyzja i obawa o wejście Polski w strefę wpływów Francji spowodowała interwencję wojsk rosyjskich. Pod ich osłoną niewielka grupa szlachty wybrała na króla syna zmarłego Augusta II, czyli Augusta III. Między zwolennikami obu kandydatów wybuchła wojna domowa, a o jej wyniku zadecydowało wsparcie rosyjskie. Nowym królem został August III. August III w odróżnieniu od swojego ojca rzadko bywał w Polsce. Władzę w jego imieniu sprawowali urzędnicy. Polska politycznie pogrążyła się w anarchii. Przez cały okres panowania Augusta III zerwano wszystkie sejmy za wyjątkiem dwóch, co doprowadziło do tego, że przez 30 lat w kraju nie wprowadzono żadnych reform. Rzeczpospolita traciła na znaczeniu i się nie rozwijała, w odróżnieniu od swoich sąsiadów, którzy gwałtownie modernizowali swoje państwa. Na stałe w Polsce zaczęły stacjonować wojska rosyjskie, a zachodnie tereny kraju były rabowane przez oddziały pruskie. Na szczęście panowanie Augusta III było okresem długo oczekiwanego przez Rzeczpospolitą pokoju. To sprzyjało odbudowie gospodarki i wzrostowi handlu, zwłaszcza z Saksonią i Turcją. Spore zasługi August III miał w rozwoju kultury i nauki. W Warszawie wzniesiono operalnię, w której odbywały się przedstawienia teatralne dla miejskiej publiczności. Rozbudowano Zamek Królewski w Warszawie oraz wyremontowano Wawel. Król ufundował stypendia, dzięki którym kilkuset młodych Polaków mogło studiować za granicą.
W czasach saskich zaczęto dostrzegać, że pożądane reformy państwa nie dokona się, jeżeli wśród szlachty nie będzie wystarczająco dużo wykształconych osób. Z tego powodu w 1740 roku Stanisław Konarski zakłada Collegium Nobilium, w którym wprowadzono nowoczesne metody kształcenia. Szkoła ta stała się wzorem dla innych placówek w Polsce. W 1747 roku bracia Załuscy założyli pierwszą otwartą dla czytelników z zewnątrz bibliotekę, w której znajdowało się około 400 tysięcy druków i rękopisów. W czasach Wettynów nowoczesna i wykształcona grupa szlachty zaczęła dostrzegać potrzebę reform. Skarb państwa był notorycznie pusty, co uniemożliwiało wzmocnienie armii. Rzeczpospolita traciła na znaczeniu na arenie międzynarodowej, coraz mocniej stając się zależna od woli rosnących w siłę sąsiadów, zwłaszcza Rosji. Sytuację utrudniały ciągle zrywane sejmy oraz samowola magnatów, którzy często prowadzili samodzielną i niekorzystną dla Polski politykę. Propozycję zmian przedstawił były król Stanisław Leszczyński w rozprawie Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający. Postulował w niej zniesienie liberum veto i podniesienie armii do 100 tysięcy ludzi. Nawoływał do zlikwidowania pańszczyzny i zastąpienia jej podatkiem. Plan reform sformułował również twórca Collegium Nobilium, czyli Stanisław Konarski. W dziele o skutecznym radsposobie nawoływał do zniesienia liberum veto i zastąpienia go zasadą większości głosów, a także apelował o likwidację wolnej elekcji oraz konfederacji szlacheckich. W 1764 roku po śmierci Augusta III nowym królem zostaje Stanisław August Poniatowski. Nowy władca został wybrany nie tyle przez polską szlachtę, co przez carycę Rosji, Katarzynę II, z którą w młodości był bardzo blisko związany. Rosyjska władczyni uważała, że Stanisław August będzie całkowicie zależny od pomocy rosyjskiej. Wynikało to z faktu, że oprócz swoich krewnych, czyli stronnictwa czartoryskich tzw. familii, król nie miał wsparcia ze strony żadnych innych rodzin magnackich. Stanisław August Poniatowski po koronacji okazał się jednak być gorącym orędownikiem zmian w państwie. Przeprowadzono dzięki niemu reformę finansów, wypuszczono nową monetę, zniesiono prywatne cła wewnątrz kraju oraz ujednolicono wagi i miary. W 1765 roku założono z inicjatywy króla w Warszawie szkołę rycerską, która stała się pierwszą w kraju placówką szkolącą przyszłych oficerów oraz urzędników. W dalszych planach król chciał ograniczyć liberum veto oraz wprowadzić głosowanie większością głosów. Taki obrót sprawy zaniepokoił sąsiadów Polski, czyli Rosję i Prusy. Wejście Rzeczpospolitej na drogę reform mogło doprowadzić do odrodzenia się potęgi państwa, dlatego zdecydowano o podjęciu działań, które zahamują proces zmian. Postanowiono to spowodować przez wzniecenie niepokojów wewnętrznych. Jako narzędzia użyto zamieszkujących Polskę mniejszości religijnych, protestantów oraz prawosławnych. Pod naciskiem rosyjskiego ambasadora, którego siłę argumentów wspierały stacjonujące w pobliżu Sejmu wojska rosyjskie, posłowie przyznali szlachcie prawosławnej oraz protestanckiej takie same prawa jak katolickie. Równocześnie wymuszono uchwalenie tzw. praw kardynalnych, czyli zasad ustrojowych, których nigdy nie można zmieniać. Zaliczono do nich wolną elekcję, liberum veto oraz prawo wypowiedzenia władzy królowi. Gwarantem tych postanowień miała stać się Katarzyna II. W ten sposób Rzeczpospolita stała się państwem całkowicie zależnym od Rosji. Oburzona przebiegiem zdarzeń szlachta w 1768 roku zawiązuje w miejscowości Bar konfederację, która jest skierowana przeciw Rosji oraz królowi Stanisławowi Augustowi jako jej poplecznikowi. W całym kraju formują się samorzutnie oddziały wojskowe, które rozpoczynają walkę z oddziałami rosyjskimi i królewskimi. Zryw ten przechodzi do historii pod nazwą Konfederacji Barskiej. Walki objęły większość kraju. Przez 4 lata stoczono około 500 bitew i potyczek, w których w sumie wzięło udział około 100 tysięcy osób. Starcia zakończyły się całkowitą klęską konfederatów. Konfederację Barską wykorzystali sąsiedzi Polski do zagarnięcia części terytoriów Rzeczpospolitej. W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria zawarły traktat, który określa się mianem pierwszego rozbioru Polski. Prusy zagarnęły Pomorze Gdańskie bez Torunia i Gdańska. Austria zabrała południową Małopolskę wraz z Lwowem oraz kopalniami soli w Wieliczce i Bochni.
Rosja utrzymała najmniej wartościowy łup – ziemi nad Górną Dźwiną oraz Dnieprem. Zaborcy zażądali, by ich działania potwierdził Sejm Rzeczpospolitej. Zastraszeni i przekupieni posłowie poparli wszystkie żądania sąsiadów. Na nic zdał się dramatyczny protest posła Tadeusza Rejtana, który własnym ciałem zagrodził wejście do sali sejmowej. Sejm potwierdził rozbiór Polski i potwierdził również prawa kardynalne jako podstawę ustroju Rzeczpospolitej. Utworzono Radę Nieustającą, która miała być formą rządu wspomagającego króla w sprawowaniu władzy. Rozkwit epoki oświecenia w drugiej połowie XVIII wieku ma też bardzo duży wpływ na polskich twórców, którzy coraz głośniej krytykują szlachtę z jej zacofaniem, egoizmem, pijaństwem i rozrzutnością. Najwybitniejszym pisarzem, który w serii zabawnych fraszek oraz w bajkach i poematach ośmieszał wady polskiej szlachty, był Ignacy Krasicki. Coraz więcej twórców odnosiło się do sytuacji politycznej i nawoływało do reform. Spośród nich wymienić można Hugona Kołłątaja oraz Stanisława Staszica. Spośród wad ustrojowych wskazywano na liberum veto oraz wolną elekcję. Postulowano o nadanie większych praw mieszczanom i chłopom. W 1765 roku z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego założono Teatr Narodowy, na deskach którego wystawiano dla szerokiej publiczności liczne sztuki ośmieszające sarmatyzm i propagujące program reform. Najwybitniejszymi dramaturgami tego okresu był Julian Ursyn Niemcewicz oraz Wojciech Bogusławski. Pierwszy napisał dramat Powrót posła, w którym postulował gruntowne reformy w państwie. Drugi, zwany ojcem Polskiego Teatru Narodowego, jest autorem sztuki pod tytułem Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, w którym również nawiązuje do aktualnej wtedy sytuacji społecznej i politycznej. Bardzo duży wpływ na rozwój kultury i sztuki miał Stanisław August Poniatowski. Sprowadził on do Polski wielu wybitnych artystów, jak Marcello Baccarelli czy Bernardo Bellotto, zwany Canalettem. Jako kolekcjoner sztuki król gromadził liczne obrazy i rzeźby, stare monety oraz medale. Stanisław August założył i wspierał finansowo pierwszą regularnie wydawaną w Rzeczpospolitej gazetę pod tytułem Monitor, w którym wspierano program reform społecznych i politycznych. To u króla odbywały się legendarne obiady czwartkowe, czyli spotkania artystów i uczonych, które odbywały się albo na Zamku Królewskim w Warszawie, albo w Łazienkach Królewskich. Spotkaniom tym towarzyszyły dyskusje oraz prezentacje nowych utworów. Działalność króla stała się przykładem dla magnatów, bogatej szlachty czy mieszczaństwa. Oni również modernizowali swoje siedziby w nowym stylu, gromadzili dzieła sztuki oraz wspierali artystów i naukowców. W oświeceniu upowszechniła się sztuka i architektura klasycystyczna. Wzorowano się w niej na zabytkach starożytnej Grecji i Rzymu, przez co często stosowanym elementem były kolumny i tympanony. Dominowały proste linie, unikano łuków i zakrzywień. Do antyku nawiązywali również malarze oraz rzeźbiarze. Klęska Konfederacji Barskiej oraz dramat pierwszego rozbioru uświadomiły znacznej części społeczeństwa potrzebę zmian. Nie można było ich dokonać bez reformy szkolnictwa. Ówczesna szkoła, zbyt przywiązana do kościoła i zamknięta na nowe trendy, nie była w stanie przygotować odpowiedniej jakości kadr dla administracji. Dlatego w 1773 roku utworzono Komisję Edukacji Narodowej, czyli pierwsze w dziejach Polski oraz Europy ministerstwo zajmujące się całością edukacji. Komisja swoją opieką objęła wszystkie szczeble oświaty od szkół parafialnych do uniwersytetów. Lekcje w szkołach od tego momentu odbywały się po polsku, a nie po łacinie. W procesie nauczania położono nacisk na kształcenie praktyczne oraz wartości obywatelskie i patriotyczne. Stworzono również specjalną instytucję, której zadaniem było opracowanie nowoczesnych podręczników dla szkół. Tą organizacją było Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Pierwszy rozbiór i uzależnienie od Rosji było szokiem dla większości szlachty. Coraz więcej przedstawicieli tej grupy zdawało sobie sprawę z potrzeby reform w państwie. Polsce zaczęła sprzyjać sytuacja międzynarodowa. W 1787 roku Turcja zaatakowała Rosję i wkrótce otrzymała pomoc dyplomatyczną oraz militarną od Prus i Wielkiej Brytanii.
Rok później, w 1788 roku, Rosja została zaatakowana przez Szwecję. W obliczu tych wydarzeń caryca Katarzyna II rozpoczęła starania o uzyskanie pomocy militarnej od Rzeczpospolitej. W zamian za jej otrzymanie zgadzała się na przeprowadzenie częściowych reform. W 1788 roku w Warszawie rozpoczął się Sejm, który ze względu na podjęte decyzje oraz czas trwania został określony mianem wielkiego lub czteroletniego. Jego obrady trwały nieprzerwanie od 1788 roku do 1792. W celu usprawnienia jego pracy oraz uniknięcia zerwania przy pomocy liberum veto podjęto decyzję, że Sejm będzie skonfederowany, a decyzje będą podejmowane większością głosów. Marszałkiem Sejmu Wielkiego był Stanisław Małachowski. W trakcie jego obrad udało się podjąć szereg reform. Zwiększono armię do 100 tysięcy żołnierzy, stałymi podatkami obciążono szlachtę oraz duchowieństwo. W prawie o miastach zrównano mieszczan zamieszkujących dobra królewskie ze szlachtą. Mieszczanie mogli otrzymywać tytuły szlacheckie, stopnie oficerskie oraz godności duchowne, nabywać majątki ziemskie i obejmować urzędy. Zwolennicy reform skupili się wokół Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja. Dążyli oni do zmiany ustroju Rzeczpospolitej. W porozumieniu z królem i na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki przygotowano projekt konstytucji. Został on przyjęty przez Sejm 3 maja 1791 roku. Stąd nazwa dokumentu Konstytucja 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie. Na mocy Konstytucji 3 maja w Rzeczpospolitej tron odtąd miał być dziedziczny. Na Sejmie Walnym przestało obowiązywać liberum veto, co ograniczało wpływ magnatów i obcych mocarstw. Zniesiono podział na koronę i Litwę. Od tego momentu istnieć miało jedno państwo, Rzeczpospolita Polska. Wprowadzono trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą dzierżył Sejm, władzę wykonawczą król oraz straż praw, czyli rząd. Władza sądownicza spoczęła w rękach niezależnych sądów. Zwiększyły się prawa mieszczan z miast królewskich, ograniczono natomiast znaczenie politycznej szlachty gołoty, czyli tych szlachetnie urodzonych, którzy nie posiadali własnej ziemi. Ochroną prawną objęto chłopów. Niestety nie wszyscy zgadzali się z reformami Sejmu Wielkiego. Nade wszystko nie były one mile widziane w Rosji. Część magnatów w porozumieniu z carycą Katarzyną II w 1792 roku w Petersburgu zawiera konfederację skierowaną przeciwko zmianom. Oficjalnie decyzję o jej zawiązaniu ogłoszono w Targowicy. Przywódcami Konfederacji Targowickiej byli Stanisław Szczęsny-Potocki, Franciszek Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Do dziś Targowica jest symbolem zdrady narodowej. Na wezwanie konfederatów do Rzeczpospolitej wkracza 100-tysięczna armia rosyjska. Czoło jej stawiają 60-tysięczne oddziały polskie. Mimo zwycięstw polskich pod Zieleńcami, gdzie dowodził bratanek króla, książę Józef Poniatowski, i Dubienką, gdzie dowódcą polskich wojsk był Tadeusz Kościuszko, Polacy ostatecznie wojnę przegrywają. Caryca Katarzyna II, grożąc królowi detronizacją i kolejnym rozbiorem kraju, zmusza Stanisława Augusta do poparcia Konfederacji Targowickiej. Mimo wcześniejszych obietnic Katarzyna II wraz z Fryderykiem Wilhelmem II dokonują w 1793 roku drugiego rozbioru Polski. Rosja zagarnęła ziemie białoruskie, ukraińskie oraz Podole. Prusy zajęły Wielkopolskę, część Mazowsza, Gdańsk i Toruń. W rozbiorze nie brała udziału Austria, gdyż była zajęta wojną z Francją. W tym samym roku w Grodnie zebrał się Sejm. Steroryzowany przez zaborców zatwierdza drugi rozbiór oraz znosi większość reform Sejmu czteroletniego. Przywrócono przywileje szlacheckie, wolną elekcję oraz liberum veto. Część zwolenników reform, obawiając się represji, udaje się na emigrację do Saksonii. Po drugim rozbiorze Stanisław August Poniatowski utrzymał się na tronie, jednak przestał mieć realny wpływ na życie kraju. Faktyczną kontrolę sprawował rosyjski ambasador. W kraju oraz na emigracji zaczęły powstawać liczne organizacje spiskowe, których zadaniem była walka o odzyskanie niezależności państwa. Rozpoczęły się przygotowania do wybuchu powstania. Funkcję naczelnika powstania powierzono generałowi Tadeuszowi Kościuszce, który sławę i doświadczenie wojskowe zdobył w trakcie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz wojny w obronie Konstytucji 3 maja.
24 marca 1794 roku w Krakowie Kościuszko oficjalnie ogłosił wybuch powstania przeciwko Rosji i złożył na rynku przysięgę na wierność ojczyźnie. W ten sposób rozpoczęła się insurekcja kościuszkowska. Kościuszko po koncentracji swoich nielicznych oddziałów ruszył w stronę Warszawy. 4 kwietnia 1794 roku pod Racławicami doszło do pierwszej bitwy z wojskami rosyjskimi. Zakończyła się ona polskim zwycięstwem, do którego w dużej mierze przyczynili się kosynierze, czyli chłopi wyposażeni w kosy z ostrzami skierowanymi do góry. Oddziały te, wykorzystując sprzyjający teren, dokonały zaskakującego ataku na rosyjską artylerię, przesądzając o wyniku bitwy. W ten sposób powstała legenda kosynierów. Kościuszko był przekonany, że bez szerokiego poparcia wszystkich mas społecznych powstanie się nie uda. Dlatego próbował przyciągnąć do walki chłopów, wydając uniwersał połaniecki. Dokument ten gwarantował chłopom wolność osobistą i gwarancję nieusuwalności z zajmowanej ziemi. Pamiętajmy o tym, że w tych czasach chłop najczęściej nie był właścicielem ziemi, na której pracował i żył. Mimo postępowych haseł, uniwersał nie doprowadził do masowego zgłaszania się chłopów do wojska. Z jednej strony zapisy dokumentu sabotowała szlachta, która utrudniała lub uniemożliwiała chłopom wstępowanie do armii. Z drugiej strony informacja o uniwersale nie była wystarczająco mocno rozpowszechniona. Ale nawet gdyby duża liczba ochotników się znalazła, to i tak nie było możliwości odpowiednio ich uzbroić i umundurować. Rzeczpospolita nie dysponowała tak rozbudowanym przemysłem zbrojeniowym. Zwycięstwo pod Racławicami było niewielkim sukcesem niezmieniającym ogólnej, ciężkiej sytuacji powstańców. Odbiło się jednak szerokim echem po kraju i wlało sporo nadziei w serca Polaków. Wkrótce, dzięki działaniom mieszkańców oraz lokalnych oddziałów wojska, udało się wypędzić Rosjan z Wilna i Warszawy, zdobywając przestrzeń do dalszych działań. Niestety dla powstańców po stronie Rosji opowiedziały się Prusy. Dwie armie, rosyjska i pruska, ruszyły na Warszawę. Oblężenie stolicy, trwające prawie 2 miesiące, było nieudane. Po pierwsze, Polacy walczyli w oparciu o świetnie zaplanowane przez Kościuszkę umocnienia polowe. Po drugie, we wrześniu 1794 roku wybuchło powstanie w Wielkopolsce, wsparte przez polskie regularne oddziały pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego. Spowodowało to, że Prusacy, stanowiący większość armii, zwinęli oblężenie. Udana obrona Warszawy była największym polskim sukcesem w całej insurekcji kościuszkowskiej. Tymczasem Rosjanie opanowali sytuację na Litwie oraz Ukrainie, dzięki czemu mogli skierować przeciw Kościuszce dodatkowe siły. Polacy, próbując nie dopuścić do połączenia dwóch rosyjskich korpusów, ponoszą dotkliwą porażkę 10 października 1794 roku w bitwie pod Maciejowicami. Tadeusz Kościuszko zostaje ranny i dostaje się do niewoli. To podcina skrzydła powstańcom. Rosyjskie wojska podchodzą pod Warszawę, rozpoczynając kolejne oblężenie. 4 listopada carskie oddziały szturmem zdobywają leżącą na lewym brzegu Wisły dzielnicę Warszawy, czyli Pragę, dokonując bezpośrednio po tym masakry ludności cywilnej. W pogromie zginęło od 15 do 25 tysięcy mieszkańców. W stolicy mieszkało wtedy około 120 tysięcy ludzi. Steroryzowane władze stolicy poddają miasto Rosjanom. Utrata stolicy, stanowiącej podstawę powstania, oznacza klęskę zrywu. Ostatnie oddziały walczą do połowy grudnia 1794 roku. Upadek powstania przypieczętował ostatecznie los Rzeczpospolitej. W 1795 roku Rosja, Prusy i Austria podjęły decyzję o trzecim rozbiorze. Prusy zagarnęły część Mazowsza z Warszawą, Austria pozostałą część Mazowsza oraz tereny między Pilicą a Bugiem. Rosja zajęła Litwę, Polesie oraz ziemie białoruskie. Stanisław August Poniatowski zrzeka się korony. Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Przyczyny rozbiorów Polski. Wewnętrzne to osłabienie Polski wojnami w XVII wieku, słaba władza królewska ograniczana przywilejami szlachty, liberum veto, wolna elekcja, niechęć magnaterii do reform i przekładanie interesów prywatnych nad państwowymi, słaba armia. Zewnętrzne to utrata pozycji Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej na skutek wojen XVII wieku, ingerencja sąsiadów w sprawy wewnętrzne państwa, nade wszystko blokowanie reform i sterowanie Sejmem poprzez liberum veto oraz wpływ na elekcję króla.